Kobieta, z którą rozmawiam w ramach programu Duda Pomoc, stara się być spokojna, opanowana, ale na wspomnienie tragedii po policzkach spływają jej łzy. Towarzyszący jej ojciec podtrzymuje ją za rękę, żeby łatwiej zniosła swój psychiczny ból. To był straszny wypadek. Samochód osobowy w zderzeniu z potężnym tirem został doszczętnie rozbity, a mąż tej pani i ojciec ich kilkuletniego syna zginął na miejscu. Kilka minut wcześniej jeszcze telefonował, wracając z podróży służbowej. Mówił, że jest już blisko, za chwilę będzie w domu. I niestety nie dojechał. Żonie, synowi, rodzicom w jednej chwili zawalił się na głowę świat. Matka musiała się otrząsnąć, musi żyć dla dziecka, musi udźwignąć sama ciężar prowadzenia firmy, który wcześniej dźwigał mąż. Jakie to ciężkie doświadczenie, w pełni potrafi zrozumieć chyba tylko ten, kto sam podobne przeżył. Śledztwo szybko się skończyło. Zmarły zawinił, nieostrożnie skręcał w lewo i wjechał pod tira. Taka była oficjalna wersja prokuratury. Ale wersja ta budziła wątpliwości. Charakter uszkodzeń samochodu nie wskazywał raczej na uderzenie go w bok przez tira. Równie prawdopodobna, a może nawet bardziej prawdopodobna, jest inna wersja, a mianowicie taka, że to tir jadący za szybko i nieostrożnie staranował prawidłowo stojący na skręcie w lewo samochód osobowy. Żona ofiary zaczęła walczyć o prawdę, o przyczynach śmierci jej męża i o odpowiedzialność za tę śmierć. Walka była i jest nadal trudna. Policja niestety nie zabezpieczyła podstawowych śladów na miejscu wypadku. Nie ustaliła jego świadków, choć byli tacy. Nie przeprowadziła wielu niezbędnych ekspertyz i analiz. Nie przeanalizowała sposobu jazdy kierowcy tira zapisanej na taśmach tachografu. Zachowując proporcje, prowadzono to śledztwo z wnikliwością podobną do tej, którą znamy ze śledztwa smoleńskiego. Wdowa była w moim biurze kilkakrotnie, wspierałem ją radami i w sprawie nastąpił zasadniczy zwrot. Otóż sąd rejonowy, który rozpatrywał zażalenie pani na prokuratorskie umorzenie to uchylił i nakazał prokuraturze dalsze wyjaśnianie sprawy. Można powiedzieć, sprawiedliwość wygrała przynajmniej na tym etapie. Męża to pani nie wróci, ale przynajmniej jest nadzieja na ustalenie prawdy i wymierzenie chociażby symbolicznej sprawiedliwości. Wygrała pani, staram się pocieszać kobietę. I wtedy usłyszałem coś, co było nie tylko przykre, ale też bulwersujące. Wygrałam, mówi pani, ale to, co usłyszałam, to jak mnie potraktował pan sędzia, odbiera mi nie tylko satysfakcję z tej wygranej, ale w ogóle cały sens życia. Sędzia nie pozwolił mi nic powiedzieć, ani pół słowa, żali się kobieta. Na każde moje słowo, na każdą próbę wyjaśnienia wątpliwości odnośnie wypadku, sędzia krzyczał i nakazywał, żebym usiadła. A gdy okazało się, że wobec bierności policji i prokuratury, to ja sama zabezpieczyłam w celach dowodowych niektóre istotne elementy samochodu, sędzia zaczął krzyczeć, że powinnam mieć sprawę karną i pójść siedzieć za ukrywanie dowodów. Nagrania z przebiegu rozprawy nie ma. Pani chciała nagrywać, ale sąd się nie zgodził. Skoro miał ochotę pokrzyczeć na kobietę, to oczywiście, że się nie zgodził na nagranie. Po co mu dowód jego arogancji? Niepojętej arogancji, bo jakże trzeba być niewrażliwym, nieczułym człowiekiem, żeby nie znaleźć w sobie ludzkich odruchów wobec osoby dotkniętej tak wielkim nieszczęściem. Ktoś powie, ludzie przesadzają, przegrywają sprawy, bo zawsze ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, a potem ma żal do sądu, że sąd był stronniczy. Ale tu sytuacja jest inna. Ta pani wygrała sprawę. Wygrała i w zasadzie nie powinna się żalić, a jednak wyszła z sądu z poczuciem krzywdy i upokorzenia, z poczuciem uszczerbku jej godności. Trudno więc nie wierzyć tej kobiecie. Nie miała żadnego interesu, by zmyślić tę historię. Zresztą czegoś takiego zmyślić się nie da. To trzeba naprawdę przeżyć. Tak, to niestety coraz częstsze zjawisko, że w polskich sądach do ludzi się nie mówi, tylko się na nich krzyczy. Słyszałem o przypadku, że sędzia krzyczał do podsądnych: ja tu jestem Bogiem. A nawet jak nie krzyczy, to się ich musztruje. Świadek wstanie, świadek usiądzie, świadek to, świadek tamto.
Sędziowie okazują znużenie, zniecierpliwienie, nie chcą wysłuchiwać ludzi, zachowują się, jakby łaskę im robili, że ich sądzą. I dają do zrozumienia, że dobrze by im w sądzie było, gdyby nie zawracali im głowy ludzie, którzy do tych sądów przychodzą. Muszę zastrzec, że nie jest to zjawisko powszechne. Większość sądów zachowuje się rzetelnie i z godnością, ale niestety te przykre przypadki są dość częste. Na tyle częste, że trzeba je uznać za problem naprawdę dużej wagi. Zastanawiamy się czasem, dlaczego jest tak niski poziom zaufania do sądów, dlaczego większość społeczeństwa sądom nie ufa. Myślę, że w dużej mierze nie z wyroków, nie z samych wyroków bierze się ten kryzys zaufania, ale właśnie ze złego klimatu, z tego braku kultury, z tej nerwowości i napięcia na salach sądowych. Myślę, że ludziom o wiele łatwiej byłoby przyjąć i uznać nawet niekorzystne dla nich wyroki, gdyby sąd ich należycie wysłuchał, gdyby zachowywał się obiektywnie, ze spokojem, z poszanowaniem godności człowieka. Przepraszam, bo przecież to ludzie do sądów przychodzą, a nie roboty. I trzeba ludzi po ludzku traktować. Na salach sądowych nie może być miejsca na poniżanie godności. Co zrobić, żeby to zmienić? Przede wszystkim trzeba nagrywać wszystkie rozprawy sądowe, jakkolwiek to się źle kojarzy. Każda rozprawa powinna być nagrywana urzędowo, a jeśli ktoś zechce, także i prywatnie, poza wyjątkowymi sytuacjami. Powinno to być z zasady dozwolone. W sprawach sądowych rola takich nagrań byłaby niewątpliwie pozytywna. Po drugie, potrzebni są ławnicy. Ich udział w procesach został znacząco ograniczony. Tymczasem ławnicy mogą odegrać dużą rolę w ograniczaniu arogancji na salach sądowych. Sędzia, który nie wyrokuje sam, lecz musi się porozumieć z ławnikami, będzie miał mniejszą pokusę do arogancji. Prawo i Sprawiedliwość chce znacząco rozszerzyć udział ławników w postępowaniach sądowych. Sprawiedliwość to zbyt ważna sprawa, by ją pozostawić wyłącznie w rękach sędziów. I po trzecie, potrzebne jest większe doświadczenie samych sędziów. Chcemy, by sędzią mogła zostać tylko taka osoba, która ma co najmniej 35 lat życia i co najmniej 5 lat doświadczenia w innych zawodach prawniczych. Oczywiście sam wiek i doświadczenie nie gwarantują jeszcze wysokiej kultury, ale niewątpliwie jej sprzyjają. Dobrze, żeby przyszły sędzia posmakował najpierw własnej walki o sprawiedliwość, zanim sam usiądzie za sędziowskim stołem. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej, głosi napis na gmachu sądów warszawskich. Owszem, władza sądownicza to wielka moc, której nie trzeba, której nie wolno wzmacniać krzykiem. Osobić trzeba po ludzku z zachowaniem godności człowieka. Z Panem Bogiem.